dzisiaj stanowczo rezygnuję z nagrywania z zewnątrz, bo pogoda nie sprzyja, pioruny walą dookoła, więc wszystko będzie z jazdy. Od 6 dni mam okazję jeździć Oplem Mokką nowym z silnikiem 1.2 turbo, 3-cylindrowym o mocy 130 koni mechanicznych. Jest to wersja GS Line Plus z automatem i w tak największym skrócie jest to taki DS3, tylko od Opla, ale z fajniejszym designem zewnętrznym, co widać na przebitkach z drona, i z trochę mniej dopasionym wnętrzem. Wnętrze jest dalej moim zdaniem bardzo przyzwoite, tylko że tutaj mamy na przykład twardy plastik, tutaj jest miękki materiał, a w DS3 jak jeździłem, to wszystko było opierdzielone dookoła Alcantaru, co wskazuje na to, że to jest samochód niżej pozycjonowany, co też potwierdzają ceny. Dobra, to ja się wycofuję w takim razie. I w dużym skrócie jest to, tu można zaobserwować kamerę cofania, nawiasem mówiąc, która jest dobrej jakości, jak na PSA, bo Opel to teraz PSA, a w sumie Stellantis jest nawet bardzo dobrej jakości. Tu mamy bezsensowną kamerę 180 stopni, która nie bardzo wiem co robi. W skrócie jest to zwinny i mega wygodny samochód do miasta. Jest to jeden z fajniejszych samochodów do miasta, jeżeli chodzi o skrzyżowanie komfortu i niewielkich wymiarów. Zaraz obok DS3. Przypominam, ale piorun. Przypominam, że DS3 to jest luksusowa marka Citroena i Peugeota i faktycznie tam wykończenie wnętrza robi robotę. Pomimo tego, że to jest bardzo mały samochodzik, on równie dobrze jak w mieście sprawdza się podczas autostradowej jazdy. Zarówno jeżeli chodzi o trzymanie się zakrętów, pilot poleciał, bo zawieszenie tego samochodu w mieście jest bardzo komfortowe, a jednocześnie na trasie nie czułem jakiegoś niepokojącego bujania i to jeżdżąc z prędkościami wyższymi niż 140 km na godzinę, tutaj nic złego się nie dzieje, więc sprawdza się w mieście, przede wszystkim sprawdza się w trasie ten samochód, Opel Mokka znaczy się, z tą małą różnicą w porównaniu do aut rodzinnych, że to jest po prostu małe auto i mały bagaż możemy zmieścić w bagażniku i nie za dużo jest miejsca na tylnej kanapie, o czym jeszcze będę mówił. Powiedzmy sobie na początku o najważniejszych, takich najbardziej rzucających się w oczy zaletach tego samochodu, więc najważniejsza zaleta Opla Mokka to jest mega komfortowe zawieszenie. Pomimo tego, że tutaj mamy największe felgi zamontowane, jakie tylko można sobie wybrać do tego samochodu, to komfort wciąż jest znakomity i nie mówię na podstawie mojego widzimisię, a na podstawie jeżdżenia po łódzkich drogach, ale się ulewa zaczyna. Druga zaleta to jest silnik, 3-cylindrowy 1.2 znany z PSA już od jakiegoś czasu, który jednak z wersji na wersję staje się coraz bardziej przyjemny. Jednostka zamontowana pod maską Opla wyróżnia się naprawdę minimalnymi mikrowibracjami, bo kiedyś ja narzekałem w tych samochodach właśnie na to, że w tych silnikach 1.2 od PSA, że wszystko spoko, spalanie spoko, dynamika spoko, ale mikrowibracje to takie trochę irytujące. Natomiast w przypadku Mokki pod tym względem jest ok. Mamy też bardzo fajny automat za jednym drobnym wyjątkiem, o którym będę mówił zaraz. Mamy też bardzo fajny design zewnętrzny. On podoba się nie tylko mi, ale i mojej żonie i innym ludziom też zauważyłem. No nie ma co ukrywać, że w porównaniu do takiego DS3 to tutaj jest to zorganizowane trochę przyjemniej. DS3 jest w moim odczuciu pod względem designu zewnętrznego trochę przekombinowany. Tutaj jest nowocześnie, ale jakoś tak, no po prostu bardziej mi się podoba. Jedyna uwaga dotyczy tego, że chyba wolałbym wersję GS Line, a nie GS Line Plus, jak tutaj, bo wersja GS Line ma całe czarne felgi. Tutaj one mają takie czerwone zdobienia, które nie do końca im pasują. Poza tym co, z zalet tego samochodu mamy naprawdę fajne wnętrze i mamy naprawdę dobre wyposażenie, niczego nie brakuje. Mamy nawet opcjonalne reflektory Intellilux, czyli reflektory adaptacyjne. Natomiast powiedzmy sobie też o wadach, korzystając z okazji. Więc z punktu widzenia wysokiej osoby jest ciasno na tylnej kanapie, że jak ja mam 1,91 m wzrostu i ja siadam sam za sobą, to ja już nie mieszczę nóg w tym samochodzie. To samo miałem w DS3, więc nie jest to auto dla wysokich osób. Kolejna opierdliwość, która jedna z większych dla mnie, jest taka, że nie mamy lampek nad tylną kanapą. Ja rozumiem, że coś takiego może się zdarzyć w Dacia Sandero, bo tam nie ma lampek nad tylną kanapą, ale w samochodzie dużo droższym od Dacia Sandero takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, a niestety
No, na tylnej kanapie jest ciemno. Ostatnia upierdliwość jest taka, że no, za wysokie progi jak na moje nogi. I autentycznie, ten samochód jest dosyć wysoko zawieszony i ten próg tutaj przy wsiadaniu też jest zamontowany dosyć wysoko i często o niego zahaczam nogami. Jeżeli chodzi o wymiary zewnętrzne, mamy 4,15 metra długości. Jest to bardzo mało jak na segment B SUV. Mniejszy jest tylko DS3 i Volkswagen T-Cross o średnio 3-4 cm. Natomiast Ford Puma jest większy o 3,5 cm. Nissan Juke, Hyundai Kona i Renault Captur są większe średnio o 7 cm. Skoda Kamiq jest już większa, dłuższa o 9 cm. Natomiast Peugeot 2008 w teorii bliźniacza konstrukcja do tego samochodu jest już większy o, uwaga, 15 cm. To jest już duża różnica, to jest już różnica segmentu, a to ciągle są samochody z segmentu B SUV. Jeżeli chodzi o bagażnik, jest on dosyć niewielki, ma 350 litrów i no to po prostu nie jest za dużo jak na segment B. Na przykład Skoda Kamiq ma dużo bardziej przestrzenny bagażnik, chociaż też nie jest jakiś wyjątkowo wielki. Powiedzmy sobie o cenach. Wersja podstawowa kosztuje 82 tysiące złotych. Mamy tam m.in. klimatyzację manualną. Natomiast wersja dopasiona kosztuje 119 tysięcy złotych. Co oznacza wersja dopasiona? To nie jest taka najbardziej dopasiona wersja, ale taka z mojego punktu widzenia rozsądna. To jest odmiana GS Line z silnikiem 130 koni mechanicznych, takim jak tutaj, z automatem, z systemami bezpieczeństwa, z kamerą cofania i czujnikami, z LEDami Intellilux, co ważne, bo te LEDy są naprawdę fajne, z podgrzewanymi fotelami, które też są tutaj obecne. Mamy też w tym wyposażeniu dwa ekrany 10 i 12 cali. Ten ma 10, ten 12 cali. Mamy też system bezkluczykowy i mamy też autoalarm. Myślałem, że przestaje padać, ale jednak nie przestaje padać, więc jadę sobie dalej. Podobnie skonfigurowany DS3, czyli samochód, który najbardziej mi się kojarzy z Oplem Mokka, w podobnej konfiguracji kosztuje 154 tysiące złotych. Mamy oczywiście bardziej dopasione wnętrze, dużo lepsze materiały, miękkie, alkantary, skórę i tak dalej. Natomiast różnica sięga 35 tysięcy złotych przy dobrym wyposażeniu na korzyść Opla. 35 tysięcy złotych to jest już naprawdę duża różnica i osobiście nie dołożyłbym do DS3 pomimo fajniejszego wnętrza, ze względu na to, że po prostu Opel Mokka bardziej mi się podoba wizualnie z zewnątrz. DS3 no jest taki no komfortowy, fajny, ale no brzydki, po prostu brzydki, nie podoba mi się. Natomiast podobnie skonfigurowany Nissan Juke, bo to jest samochód, który mocno mi się kojarzy charakterem z Oplem Mokka nowym, z silnikiem 114 koni mechanicznych i z automatem, jest wyceniony na 114 tysięcy złotych, czyli mamy 5 tysięcy złotych taniej od Opla Mokki. Ale kiszkowata pogoda. Dobra, opowiedzmy sobie o wnętrzu, więc chyba się teraz zatrzymam. Tu się mogę zatrzymać? Mogę. Pod netto się zatrzymam. Więc teraz przejdziemy sobie po nowych multimediach może, więc to jest coś, czego w Oplu nie widziałem wcześniej i w PSA w sumie też, przynajmniej nie w takiej formie. Jest to nowy ekran multimediów, nowe wirtualne wskaźniki. Mamy tutaj pokrętło takie do jego obsługi, więc jak tutaj sobie zmieniam, to teraz jest wersja osobista, czyli tutaj mam komputer pokładowy, tutaj mam nawigację wbudowaną. Możemy sobie wyświetlić też na przykład opcję komputer, czyli proszę, tak to wygląda. Jest też opcja jazda, pokazuje nam tutaj linię systemu wykrywającego pas ruchu. I jest też gdzieś tutaj coś takiego jak liczniki. Jak wrzucimy sobie liczniki, no to mamy już takie bardziej klasyczne wskaźniki. Bardziej klasyczny obrotomierz i prędkościomierz. Ja sobie jeżdżę w tym trybie osobistym, a jeżeli chcemy skonfigurować to, co się wyświetla w trybie osobistym, to wchodzimy sobie w opcję ustawienia deski rozdzielczej. No i tutaj sobie wybieramy, co ma być wyświetlane po lewej i po prawej stronie. Przyznać muszę, że multimedia nie są zbyt rozbudowane na tle tego, co na przykład oferuje konkurencja w postaci Volkswagena i Seata i Skody, ale różnica jest też taka na korzyść Opla i PSA, że te multimedia działają, nie zawieszają się i nie robią
problemów. Trochę mogę się przyczepić do tego prawego ekranu, bo tak naprawdę ta przestrzeń tego ekranu nie jest najlepiej wykorzystana, bo tutaj mamy 8-calowe multimedia, stąd dotąd sobie lecą, a tutaj mamy obsługę klimatyzacji, czyli tutaj zmianę temperatury i tak dalej, i zasadniczo do niczego innego się to nie przydaje. Nawet jak wejdziemy w nawigację, to ona nie zajmuje całego ekranu. I no, w sensie ja bym rozumiał, że to jest na stałe tutaj wyprowadzone, non-stop to widać, gdyby nie było sterowania klimatyzacją tutaj, a mamy sterowanie klimatyzacją, więc no widać, że te multimedia dorabiali do 10 cali tak na szybko. Nie jest to jakaś duża wada, ale... O, przestało padać. Ale jednak jest to wada. To skoro przestało padać, to ja może wyjdę i spróbuję siąść sam za sobą. Więc tak to wygląda. Pod 1,91 m jest ustawiony samochód. Ja tak po bokach nogi zmieszczę, ale czym to ja ostatnio jeździłem? Ostatnio jeździłem Suzuki Swift, które... ma 3,85 metra długości, ten samochód ma 4,15 metra długości i w Suzuki Swift było więcej miejsca na tylnej kanapie, więc no, no nie jest to dla dużych ludzi auto po prostu. Co tam jeszcze mam powiedzieć? Chyba muszę wracać do przodu. Bagażnik mogę przy okazji pokazać, tutaj się go otwiera, bo jeszcze nie miałem okazji do niego zaglądać. No myślałem, że jest, że tak będzie widać, myślałem, że jest trochę mniejszy, 350 litrów. Jest całkiem przyzwoity. Myślałem, że jest mniejszy. Nie jest tak źle. Tutaj jest podłoga wyjęta, tak nawiasem mówiąc. Wracamy do przodu. Co jeszcze? Na pochwałę zasługuje to, że tutaj, nie, tutaj mamy dostęp do Apple CarPlay i do Android Auto, więc to jest w pożądalu. Mamy też wbudowaną nawigację. Zresztą możemy zobaczyć, czy ona jest aktualna. Tylko musimy sobie przejść teraz na... Nie, niestety nie jest aktualna. Na przykład tutaj pod Warszawą idzie droga S2 już do S17. Natomiast tutaj ta S2 nie jest naniesiona, więc to jest problem standardowy w nawigacjach wbudowanych. Są one nieaktualne. Bardzo rzadko zdarza się aktualna nawigacja fabryczna w samochodzie i naprawdę w odpałowych modelach to widuję, że na przykład aktualną mapę nawigacji w ostatnim czasie w moich testach miał m.in. Mercedes S500 oraz Dacia Sandero, więc no, z tą aktualnością map to jest niestety klasyk. Tutaj mamy coś na wzór tego, co oferuje Volkswagen, Seat i Skoda, czyli no, skrzynię biegów sprowadzoną do absolutnego minimum, że tak sobie wrzucamy na drive, tak sobie wrzucamy na wsteczny, włącza się kamera cofania, tak wrzucamy park i tak możemy zostawić samochód. Tu mamy elektryczny ręczny, tu mamy profile jazdy, tryb sportowy, ekonomiczny i normalny. Tryb sportowy zmienia charakterystykę pracy skrzyni biegów przede wszystkim i faktycznie samochód jest trochę bardziej taki zrywny i ogranicza się ten czas między wciśnięciem gazu, a po prostu przyspieszeniem. Podłokietnik jest w gruncie rzeczy dosyć sztywny, ale mimo wszystko wygodny, bo łokciem się tutaj nie wbijamy. To są... A nie, to jest twardy materiał, nawet nie zwróciłem na to uwagę. To jest oczywiście twardy materiał. Tutaj mamy trochę miękkiego. Takie średnio to jest miękkie. To są głównie twarde materiały, ale szczerze mówiąc dopiero teraz się zorientowałem, że one są twarde, bo nie są połyskliwe, więc generalnie nie. Wnętrze mi się podoba, nie czepiałbym się go. Tutaj mamy podłokietnik centralny. On jest trochę upierdliwy, ponieważ ja mam 1,90 m wzrostu i jak się podsunę, to ja na nim mogę trzymać rękę. Moja żona jest niższa, więc ona musi się podsunąć bardziej do kierownicy, w związku z tym ten podłokietnik zostaje z tyłu i dla niższych osób ten podłokietnik może być za krótki trochę. Tutaj mamy gniazdo USB-A. Niestety tylko jedno namierzyłem z przodu. Nie widzę nigdzie drugiego. Tutaj nie ma. Generalnie wnętrze jest w porządku, bo jest sporo miejsca na kolana dla mnie. Jest dużo przycisków fizycznych, więc nie trzeba grzebać po tych menusach za bardzo. Nie mam się czego czepić. Dobra, nagrajmy sobie jeszcze coś z jazdy. Więc mamy m.in. tempomat adaptacyjny tutaj. Mamy m.in. system antykolizyjny z możliwością autonomicznego hamowania, czyli jeżeli kierowca zaśpi i zapomni zahamować, to samochód zrobi to za nas. Ja zawsze powtarzam, że to jest bardzo przydatny system i warto go mieć i tutaj jest, bo on nie zawsze jest jeszcze niestety obecny we wszystkich samochodach. Na przykład w Dacia Duster go nie ma. Pojawi się dopiero w wersji podliftingu. Mamy też system utrzymujący pas ruchu, taki, który autonomicznie ściąga samochód na środek pasa. Co najważniejsze, nie przeszkadza on za bardzo w trakcie jazdy, ale czy pomaga? No jak widać, nie zawsze. Próbuję właśnie najechać na linię i ten system nie ma problemu, żebym na nią wjechał, więc tak to.
Co prawda teraz jest po deszczu, więc to na pewno nie pomaga systemowi znaleźć pas ruchu, bo ja sam ledwo dostrzegam teraz pas ruchu na mokrej jezdni, ale te systemy takie są, że no nie zawsze działają, a niestety często też przeszkadzają. Ten przynajmniej nie przeszkadza. Pod maską mamy wspomniany silnik 1,2,3 cylindrowy, 130 koni mechanicznych, 230 Nm momentu obrotowego. On ma 3 cylindry turbo doładowanie i jest ok. Jest naprawdę, na autostradę jest dynamiczny. Co prawda na autostradzie jechałem sam samiuśki, bez pasażerów. Pewnie jakbym załadował komplet pasażerów, o ile bym ich zmieścił, to by było trochę wolniej. Jeżeli chodzi o dynamikę, to mamy 9,2 sekundy do setki w przypadku skrzyni automatycznej. Prędkość maksymalna wynosi 200 km/h i ten samochód chętnie się rozpędza nawet przy prędkościach autostradowych, naprawdę mu tu niczego nie brakuje. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa, po mieście wyszło mi około 8 litrów, teraz jest 7,6, wcześniej mi wyszło 8,1, to jest naprawdę niedużo. Jeszcze jedna historia o tej skrzyni automatycznej, bo ona generalnie działa bardzo fajnie i zarówno w mieście i na trasie też sobie radzi świetnie. Jedyny wyjątek jest wtedy, kiedy włączymy system start-stop. Jeżeli włączymy system start-stop i on zacznie ten silnik włączać i wyłączać, to niestety pojawiają się problemy z płynnością, więc żeby tych problemów uniknąć, ja ten system wyłączam za pomocą tego oto przycisku i wtedy jest okejka. Reasumując, jeżeli masz mniej niż 1,90 m wzrostu, to jest naprawdę ciekawa propozycja do miasta, bo jest to samochód oszczędny, komfortowy, ma większy prześwit, więc niestraszne są krawężniki, jest ładny przy okazji, ma super zawieszenie, mięciutkie, na trasie się sprawdza. Jeżeli ktoś nie chce mieć pod maską silnika 3-cylindrowego, ten może zdecydować się na 4-cylindrowego diesla o pojemności 1,5 litra, o mocy 110 koni mechanicznych. I to by było na tyle. Ja jutro jadę do Warszawy oddać ten samochód i pobrać Volkswagena Caddy w wersji California, w którym będę próbował nocować ten weekend. Zobaczymy, jak się to uda. I do zobaczenia za tydzień.